Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wszyscy prezydenci, majorzy miasta amerykańskich powinni być zdenerwowani. W sumie to powinni skarżyć demokratów. Tak jak wiecie, była Narodowa Demokracja, Narodowa Konferencja Demokratów. No i majorów tam nie było. Nie było majorów, czyli jest to jakiegoś rodzaju, można powiedzieć, dyskryminacja. Demokraci nieustannie powtarzają, że trzeba włączać wszystkich i że musi być różnorodność. Nie było żadnego jednego majora z miasta. Czyli o co to chodzi? O co to chodzi? Ci mówcy na tej konwencji, no to byli prezydenci, byli gubernatorzy, którzy byli gubernatorami, byli senatorzy, politycy, filmowcy, aktorzy, aktorki. No ale nie było żadnego majora, nie było żadnego prezydenta z miasta, z dużego miasta, czy nawet z małego miasta. Nie było po prostu prezydentów miast, nie było majorów. Czy to jest możliwe, że partia socjalistyczna demokratów wstydzi się albo może ignoruje ten nieprzyjemny fakt, że miasta amerykańskie, większe miasta amerykańskie po prostu są zrujnowane przez to, że tam no jest bandyterka, jest szaber, jest po prostu cały czas jakaś szum w tych miastach. Kosztuje to miliony, to kosztuje miliardy dolarów dzień w dzień. Jest to możliwe, że te wyłączenie z tego włączania, no bo partia socjalistyczna demokratów, no to nie jest partia, to jest koalicja najróżniejszych grupek zrobiona w tym celu, żeby mieć większość, powiedzmy, w kongresie, czy w Izbie Reprezentantów, czy w Izbie Senatorów. No i Ta formuła działa, bo oni biorą pod swoje skrzydła najróżniejszych ludzi, no i sobie naskładają te 52%. Ale dlaczego nie byli zaproszeni prezydenci, majorzy miast? No może dlatego, że te wielkie miasta, no to są, to nie tylko głosują za demokratami, no ale mają prezydentów demokratów. Nowy Jork, Chicago, Los Angeles i wszystkie inne wielkie miasta, no to są prowadzone przez demokratów. 40 z największych 50 miast w sumie są prowadzone, czy kierowane przez demokratów, kiedy 10 z 50 jest prezydentów albo republikanów, albo niezależnych. Także 80% miast jest czerwona, 80% miast jest socjalistyczna. Cały środek Ameryki, można powiedzieć, jest republikański, konserwatywny, a dwa wybrzeża. No i 80% miast, no to jest w zasadzie socjalistyczna. I co się stało? Na konferencji demokratów, socjalistów zabrakło majorów? No to jest nieprawdopodobne. To było w sumie, no, tak jakby uderzenie w pysk dla nich. No i to by trzeba by było powiedzieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości musi się tym zająć. No ale to jest wszystko dlatego, że beznadziejna, bez pomocy i bez idei partia demokratyczna, a szczególnie majorzy w takich miastach jak Portland, Seattle czy Minneapolis, oni w zasadzie padli na kolana przed bandziorami, przed ludźmi, którzy, przed anarchistami. Sami są lewakami, wszystkie te miasta są wybierane, prezydenci są wybierani i oni padli na kolana przed anarchistami. No konferencja w zasadzie nie chce ich pokazywać. Niektórzy z tych majorów, na przykład Jenny Durkin w Seattle. W Seattle, no tak się popatrzy, jak tu jest Kanada, tu jest Atlantyk,
Anglia jest tu, tu jest Kalifornia, to Seattle jest tutaj, pod, pod granicą kanadyjską. Druga, Ted Wheeler, no to jest w Portland, Oregon, również tutaj na tym zachodnim wybrzeżu. Następny komunistyczny stan. Czy Minneapolis, no w Minneapolis, no to tam jest około 200 tysięcy Somalijczyków. I Somalijczycy zostali przyjęci z otwartymi rękoma. No a teraz Minneapolis zamienia się właśnie no, w Somalię, można powiedzieć. Tam jest szum zaczyna się między innymi właśnie od tych skupisk somalijskich. To tak ludzie o tym często nie mówią, no ale, ale tak to jest. No i co oni mogliby powiedzieć? Oni by mogli powiedzieć, że te wszystkie miasta sanktuaria, tam gdzie policja powiedzmy nie może aresztować nielegalnych, bo miasto ich broni, no to ci majorzy patrzą, jak ich miasta płoną i to jest makabryczne. Można by powiedzieć, zamiast słuchania tych pierdół Colina Powella. Colin Powell, no to też jest z kreatura, to jest Murzyn, on by dochrapał się tam dwu czy trzy gwiazdkowego generała w armii, no ale w zasadzie udawał republikanina, no ale zawsze wygląda na to, że w sercu to był demokratą, no i wychodzi i opowiada głupoty. John Kerry, no to jest też kreatura, on w czasie wojny z Wietnamem, no to tam walczył, no to taki, można powiedzieć, polityk hippisz. On mówił, że wyrzucał swoje medale, których nie dostał, wyszedł za mąż, nie, ożenił się z wdową po jakimś tam wnuczku czy synu tego człowieka biznesu, który ją założył, Heinza. Także wielki demokrata, wielki socjalista, a mieszka w środku miasta i policja stoi przy jego domu nieustannie. Także następna kreatura, czy John Kasich, no John Kasich też polityk dosyć no taki śliski i tak dalej. No to cała ta trójka tych prezydentów, majorów, mogłaby opowiadać, że wita te wszystkie nowe biznesy, że mogą sobie otwierać, no bo wszystkie te małe biznesy pouciekały w zasadzie i teraz miasta czekają na to, żeby przyjąć nowych biznesmenów. No i ci majorzy mogli powiedzieć, że to i tak nie ma co żałować, no bo to byli zwolennicy, powiedzmy, pomarańczowego Trumpa, tak? No także witamy socjalistów, niech wymienią te wszystkie biznesy, które zostały jak nie spalone, to zniszczone, to właściciele po prostu wybili z tych miast. Taka idea wymiany tych starych biznesów na nowe biznesy, nowych właścicieli, bo ci starzy opuścili te miasta, no to byłoby to w sumie zgodne z Joe Bidenem, z planem Joe Bidena. No, oni by mogli wspomnieć albo nie, że ci anarchiści doprowadzili do tego, a ta cała ta grupa Czarne Życie Znaczy stała i nie zwalczała tych, którzy niszczyli, tak? No bo jeżeli by była prawdziwa organizacja, no to oni powinni przeciwstawiać się tym spaleniom i szabrowi. Jedna z takich propozycji, no to mogłoby być to, że Amerykanie powinni inwestować w firmach, kupować akcje w firmach produkujących sklejkę, no bo w tych miastach, no to potrzeba było dużo sklejki, te sklejki po prostu tak metr na dwa, to trzeba obijać wystawy, zabezpieczać wystawy. Dałem taki jeden filmik z Richmond, z Virginii parę tygodni temu, no ale właśnie to tak wygląda, żeby zabezpieczyć się przed szabrem. Druga idea tych prezydentów, no to mogłoby być to, że mogą się otwierać w ich miastach firmy reperujące szyby, wystawy sklepowe i tak dalej, no bo wszystko, co zostało rozbite, no to musi być wymienione. Tak samo mogliby zachęcać do przybywania firm, które reperują szyby w samochodach.
szczególnie w samochodach policyjnych. No oczywiście w tych samochodach policyjnych, gdzie tylko szyby zostały powybijane, ale już nie za bardzo w tych samochodach policyjnych, które zostały spalone. Tak, także najciekawsze to jest to, że tak samo ci prezydenci by wspomnieli, że wszyscy ci anarchiści, wszyscy ci komuniści, cała ta Antifa, wszyscy ci, którzy niszczą ich miasta, no to są ciągle witani. Ciągle są witani przez lewactwo, no i które tłumaczy, że po prostu jest taki system i że ci ludzie mają prawo to robić. No, nie wiem, jakim kretynem trzeba być, żeby tłumaczyć, zniszczenia i przemoc ma rację. W Chicago jest taka major Lori Lightweight, no to ona jest nie tylko, że ma swoją własną żonę, no to jest jeszcze czarna i ona została wybrana majorem. Mogłaby narzekać, że przez ostatnie parę miesięcy ilość tych bandytyzmu, tych postrzeleń, zastrzeleń i szabru wzrosła. No, mogłaby podkreślić, że to nie ma nic wspólnego z tym, że popuszcza bandziorom, no i nie ma nic wspólnego, że zabiera fundusze na siły policyjne. Mogłaby wspomnieć, że zaczęła robić średniowieczne fosy. No może nie tyle średniowieczne fosy, to co zrobiła, że tam są w Chicago, są mosty zwodzone. No i po prostu kazała popodnosić te wszystkie mosty zwodzone, żeby do centrum Chicago bandziory, szabrownicy nie przyjeżdżali. Mogłaby też wspomnieć, że w Chicago jest bronione, szczególnie miejsce, gdzie ona mieszka. Ona mieszka w rejonie Logan Square, no i tam policja jest, tam policja pilnuje, tam policja patrzy. Jeżeli ludzie wchodzą, no to muszą pokazywać swój dowód osobisty. No, wielu ludzi to się śmieje, że to jest Fort Lori. No, ona się nazywa Lori Lightweight. No niektórzy mówią, że może nie tyle się powinno nazywać Fort Lori, co to powinno się nazywać Fort małej i wielkiej trąby, no bo ona faktycznie jest jak mała, wielka trąba. No i smutne to jest to, co ludzie sobie robią w tym Chicago. To jest straszne. Ale najśmieszniejsze to jest jednak to zaproszenie, fałszywe zaproszenie, można powiedzieć, majora Billa de Blasio z Nowego Jorku. No on to jest cesarzem wszystkich majorów, wszystkich prezydentów miast. De Blasio zrobił, tak się zdenerwował, że powiedział, no, że to koniec z tym pomarańczowym Trumpem, że on będzie chciał, że on zostanie prezydentem. No, został i cała jego ta akcja, czy kampania trwała 20 minut. Kretyn nakazał wypuszczanie, czy wpuszczanie ludzi chorych na koronę do domów starców. On zamordował tym swoją decyzją ładnych 5 czy 10 tysięcy ludzi, którzy po prostu powymierali. De Blasio mógłby mieć mowę taką do demokratów, jak ja prowadzę Nowy Jork. No ten, na pewno ta mowa mogłaby być napisana przez jego żonę, no bo jego żona, socjalistka, no bierze 120 tysięcy za każdą taką przemowę, no a on jest w pozycji, żeby płacić z budżetu, można powiedzieć, publicznego. No to by było, troszeczkę by się zmieniło, no bo okazało się, że de Blasio dostał w e-mailu, no i w e-mailu tytułem zamiast jak prowadzę miasto, no to okazało się, że całym tym tytułem było jak ja rujnuję miasto. No i on powiedział, że winę za te pomyłki w tych e-mailach, no to kto ponosi? No oczywiście Trump. Trump, no to jest obsesja komunistów. Po prostu oni prowadzą politykę antytrumpową.
nie prowadzą polityki ekonomicznej. Majorzy mogliby mieć taki slogan, pomimo że Waszyngton jest zepsuty, ale Ameryka nie jest. No, można by było dodać do tego, że Ameryka nie jest zepsuta, tyle tylko, że miasta prowadzone przez demokratów jest zrujnowane. Także, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie i mieszkasz w Ameryce, możesz głosować, jesteś zarejestrowana, czy zarejestrowany jako republikanin, głosuj na konserwatystów. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako niezależny, czy demokrata, wyrejestruj się z tych socjalistów, przestaw swoją należność partyjną do konserwatystów, no i głosuj. Głosuj na Trumpa, rozumiem 447, rozumiem różne rzeczy, no ale jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli mieszkasz w USA i będziesz głosować na socjalistów, no to w zasadzie jesteś jednym z tych komunistów, którzy stworzyli PRL, którzy okradli Polskę w Magdalence, którzy założyli kaganiec w Lublinie w 1944 roku, no i to nadchodzi, jedna partyjność nadchodzi. Jeżeli wygrają socjaliści, to jest koniec demokracji. Socjaliści, kiedy wygrają, to będzie koniec demokracji. Wszystkich nielegalnych emigrantów zalegalizują, a większość tych emigrantów to jest jednak z Ameryki Południowej, z Ameryki Środkowej, z Bliskiego Wschodu. To są ludzie, którzy uciekli od socjalizmu ze swoich krajów, no ale są przekonani, że amerykański socjalizm zadziała. Nie ma czegoś takiego jak działający socjalizm. W Ameryce najwyżej ten socjalizm może przetrwać troszeczkę dłużej niż w innych krajach. W Rosji przetrwał ładnych kilkadziesiąt lat, w Polsce przetrwał 44 lata, no ale czerwone świnie ukradły i tak Polskę w 89 roku. W Wenezueli zaczął się 20 lat temu, no i widzicie, co tam się dzieje. Smród, brud i ubóstwo, czerwone świnie mają się dobrze, ludzie normalni cierpią. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.